nowym odcinku. Dzisiaj jesteśmy na super filmie, czyli emotikonki. Dokładnie. Kupiliśmy już sobie, ja przedstawię może mój zestaw, Marysia swój. Mamy oczywiście bilety na film. Ja mam słomeczkę i taką Pepsi oraz lody, gry, centruskawkowe. W środku jest oczywiście łyżeczka. Teraz ty przeczytasz. Ja mam Lipton i toffee pierś. Karmelowy czekolady. Bardzo fajny zestaw. Taki trochę nietypowy, bo lody w kinie, sami wiecie. No i zaraz wyjdziemy. Film się zaczyna o 11:00. Jest 10:58, więc i tak będą reklamy, więc postanowiliśmy nagrać. Zaraz schodzimy. Oczywiście nie możemy nagrać tego, no bo jest to nielegalne, ale recenzja cała odbędzie się już po seansie, a więc pa! Witajcie już po filmie! Myślę, że film był bardzo super. Już jesteśmy w domu i zaraz opowiemy wam jeszcze więcej, więc może zacznę ja. Powiem trochę o takiej ciekawostce, a potem Marysia też trochę powie. A więc taka ciekawostka, to to, że dzisiaj jest 11 listopada, czyli Święto Niepodległości. Więc było mnóstwo biegaczy. Oczywiście dołączymy gdzieś na koniec filmik, bo też nagraliśmy, jak mnóstwo biegaczy zebrało się w Arkadii i to wszędzie, przed i po seansem. Oczywiście nie martwcie się, dołączymy ten film. A teraz już bez zbędnego przedłużenia przejdźmy do recenzji filmu. Może najpierw zacznie Marysia. Moim zdaniem się był bardzo pouczający i dużo uczył mnie, no i Hanie oraz inne osoby znajdujące się w filmie. Był również bardzo śmieszny, bo nawet ja musiałam się wstrzymywać, żeby nie wybuchnąć śmiechem na całe kino. No, a resztę myślę, że powie Hania, bo... Chciałam jeszcze powiedzieć, że film opowiadał o emotikonce, teraz bardzo popularnej, która miała być obojętna, ale miała za dużo emocji i chciała się zmienić. No i oczywiście pokonała zły charakter, miała dużo śmiesznych, ale też przerażających, no takich niebezpiecznych przygód w różnych aplikacjach ze swoimi przyjaciółmi. No i jednak okazało się, że chce być taką emotikonką i chce być po prostu sobą. No i wszystko dobrze się skończyło. Powiedz coś jeszcze, Marysiu. Jakie są twoje emocje po filmie? Czy film spełni twoje oczekiwania? No, ja byłam bardzo zaskoczona pozytywnie oczywiście filmem, bo bardzo w ogóle się nie nudziłam na nim. Moim zdaniem też był bardzo śmieszny, bo był też poważny, no bo było dużo niesmacznych przygód, ale w tym był strasznie śmieszny, bo ciągle się pojawił jakiś super żarcik. Naprawdę nie mogłam się powstrzymać od śmiechu. No tak jak Hania wspomniała, były też sceny trochę bardziej smutne, a i przerażające, gdzie musiałam zakrywać oczy, bo aż się bałam i bałam. A więc myślę, że to jest recenzja tego filmu. Dużo wam nie będziemy zdradzać, ponieważ musicie sami pójść na film, aby dowiedzieć się więcej. No i zobaczycie oczywiście, co się stało. Dodam jeszcze, że film nie był sponsorowany przez nikogo i zrobiliśmy to po prostu dla waszej wiedzy. Teraz dołączymy jeszcze film, który będzie przedstawiał wielki tłum biegaczy w Arkadii. A więc pa, pa! Miłego oglądania! Pa!